chciałbym na chwilę wrócić do roku 2015. Część z Państwa była na meczu z Gorzowem i ja wówczas przy prezentacji mówiłem, że ten sezon pod względem finansowo-organizacyjnym, bo ja o sportowym to nie będę mówił, mówię drugi raz, będzie wtedy udany, jeżeli wszyscy się sprężymy. Muszę dzisiaj Państwu serdecznie podziękować, bo się wszyscy sprężyli. W kilku słowach powiem, że ubiegłoroczny budżet zamknął się kwotą w granicach 5,7 miliona, ale Państwo dołożyliście o 250% więcej. W roku 2014 było to, pamiętam, Panie Prezesie, 195 tysięcy z biletów i karnetów. W ubiegłym roku niespełna 700 tysięcy. Sprężyli się również sponsorzy i to nie tylko z Grudziądza, dobroczyńcy, ale również spoza Grudziądza, już nie wspominam tutaj właściciela firmy Stalmet, pana Stanisława Bielińskiego, który też dorzucił i stąd jest ta nazwa tytułowa Mr. Garden. Bardzo gorąco i serdecznie dziękuję wszystkim sponsorom i dobroczyńcom i z naszego miasta i spoza miasta, bo takich też mamy i tu nawet widzę siedzących w pierwszym rzędzie. Serdecznie dzięki dla kibiców za wsparcie i dla sponsorów. Bardzo, bardzo dziękuję. Dzięki Wam jesteśmy dzisiaj wiarygodni do zawodników i wiarygodni na arenie krajowej i nikt z nami nie dyskutuje, czy tu płacą, czy nie płacą. To, że płacą, to zawsze tak było. Proszę Państwa, bardzo dziękuję na ręce zarządu i Rady Nadzorczej. Panie Prezesie, dziękuję za dobrą robotę w ciszy i spokoju, a w Radzie Nadzorczej też za koordynowanie. I proszę Państwa, czytam w mediach, że gdzieś tam działacze pracują społecznie. U nas to jest normalne. Od wielu, wielu lat tak jest, jak nie dokładają, więcej nie powiem panowie, bo tu wasze żony siedzą, jak nie dokładają, to na pewno nie zarabiają. Stąd niskie koszty prowadzenia klubu. Mówię to jako właściciel i na ręce tutaj prezesa zarządu bardzo, bardzo dziękuję za tak oszczędną robotę. No, co jest kolejna sprawa, to jak państwo wiecie, budujemy ten stadion. Robimy to w warunkach takich, no, dosyć trudnych, bo na żywym organizmie. Trzeba trenować, trzeba startować, ale jak już część z Państwa pewnie dzisiaj była na treningu, to już tam widziała, mam nadzieję, że pogoda no nie będzie gorsza, że tam będzie co drugi dzień padało, to się nie wystraszymy i 9 kwietnia już będzie siedzieć na stadionie w dobrych warunkach. Przed nami trzeci czy już czwarty etap, kurczę, zapomniałem. Kolejny etap, gdzie dokończymy zadaszenie, nowe budki dla sędziego, u góry dla startera, dla innych służb, nowy parking na Państwa samochody, ale również parking na motocykli sportowych i parking na maszyn, które służą do przygotowania toru i dla karetek. Czyli to powinno tak za rok o tej porze mniej więcej zbliżać się do końca. Ale póki co to już mamy oczywiście stadion inaczej wyglądający. Już nie będę dłużej gadał, więc tak, chłopakom życzę zdrowia, zawodnikom, żeby ich omijały kontuzje i sportowego szczęścia, żeby nic nam się nie psuło, a nam życzę, żeby pozostać w tej ekstralidze na dłużej i żeby dla Państwa i dla nas. Proszę Państwa, średnia, jeszcze powiem tyle, średnia kibiców za ubiegły rok to 5900 osób i muszę powiedzieć, że dumny byłem, bo będąc na prezentacji w Warszawie, no, Ekstraligi, tam było mnóstwo zawodników. W pierwszej trójce najbardziej efektownych biegów dwa były z Grudziądza. Pierwszy to był z Gorzowem Tomka Golowa, a drugi z Unią Tarnów Artioma Łaguty. I takich biegów Państwu i sobie życzę. Bardzo dziękuję. Brawo.